To jest taka pierwsza tura takich drzew, które przyjechały jako nasadzenia zastępcze, które gdzieś tam wcześniej no, musieliśmy kilka drzew po prostu usunąć ze względów bezpieczeństwa. Dostaliśmy decyzję od konserwatora zabytków na to, że po prostu musimy usunąć pewne drzewa ze względu właśnie na ich stan sanitarny, dlatego że zagrażają bezpieczeństwu. Mamy ponad 70 drzew, które znajdują się właśnie na Wyspie Bolko oraz na parku sensorycznym, edukacyjno-sensorycznym. Postaraliśmy się, żeby to były dość duże, takie porządne drzewa. Są to mniej więcej gatunki typu platan klonolistny, grab pospolity, są też buki, także jest naprawdę duża różnorodność. Natomiast druga tura przyjedzie do nas w czwartek i tam również będą drzewa, tam około 10 drzew, to będą takie dość duże drzewa i one znajdą się akurat u nas w zoo. Tyle drzew, ile usunęliśmy, tyle będzie nasadzonych, nawet i delikatnie więcej.